Cześć, jestem Bartek. Przecież ty nie jesteś żółwiem. Nareszcie mam pieska. Drodzy rodacy. Hejka ludziska, za kilka dni będą Andrzejki. A jak wiecie, mój tato to Andrzej, więc w naszej rodzinie bardzo poważnie traktujemy to święto. Jeśli lubicie Andrzejki, zostawcie łapki w górę i zaczynamy! Mamo, gdzie schowałaś księgę wróżb Andrzejkowych? Jaką księgę? Tą, której używaliśmy w zeszłym roku do wróżenia. Chyba jest gdzieś na styku, ale nie pamiętam gdzie. Okej. Gdzie ona może być? A to co? O, to chyba zdjęcie prababci, kiedy była małą dziewczynką. Była trochę podobna do mamy. A to co? Ale ładny kamień ma ten pierścień. O, jest jeszcze jakiś list. Musi być stary, patrzcie, ma taką starodawną pieczęć. Chyba jeszcze nikt go nie czytał, bo jest nienaruszona. Uwielbiam takie tajemnicze listy. Kochana wnuczko, zaopiekuj się tym pierścieniem. To bardzo cenna pamiątka rodzinna. Moja prababcia dostała go od swojego pra-pra-pra-pra-dziadka Andreusa, który pochodził z Grecji. Ale pamiętaj, nigdy go nie zakładaj. Im dłużej znajduje się na palcu, tym gorzej. I co, znalazłaś księgę? Jeszcze nie. A co tam chowasz? Ja nic nie chowam. Oj, widzę, że coś kombinujesz. Pokaż. No dobra. Znalazłam taką rękawiczkę. Moja stara rękawiczka. Skąd ją masz? Była w komodzie. Mam tam tyle rupieci. Będę musiała kiedyś zrobić tu porządek. Oj, zdecydowanie. Pewnie sama nie wiesz, co tam masz. Żonka, gdzie jest mleko? W lodówce. Gdzie? Nie widzę. Twój ojciec nigdy nie umie nic znaleźć. Uff, było blisko. Dobra, pora odłożyć ten pierścień na miejsce. O, chyba się zaklinował, nie potrafię go zdjąć. Nie no, nie chcę zejść. O nie! A tam co się stało? Co to za trzask? Stukłem Bartusia! Jak to Bartusia? Nie Bartusia, tylko kubek z Bartusiem. To był mój ulubiony kubek, naprawisz go? Naprawdę bym chciała, żeby ten kubek znowu był cały, ale to chyba niemożliwe. Bo nie wiem jak to zrobiłaś, ale dzięki. Zaraz, to chyba przez ten pierścień. Masz pierścień, który spełnia życzenia? Chyba tak. Nie no, to niemożliwe. Zaczekaj! Cześć Bartek. Powiedz jakieś życzenia i zobaczymy, czy się spełni. Co bym mogła sobie zażyczyć? Powiedz, że chcesz psa. Co? Niby czemu? No bo ja zawsze chciałam psa. No dobra, chciałabym psa. Ale super, udało się. Chwila, moment, a gdzie się podział Bartek? Nareszcie mam pieska. Chodź, idziemy na spacer. O nie. Czy mi się wydaje, czy mój żółw zamienił się w psa? Nie do końca o to mi chodziło. Chyba nie powinnam była w ogóle zakładać tego pierścionka. Chcę, żeby Bartek się tu natychmiast pojawił. A ty to kto? Cześć, jestem Bartek. No ale przecież ty nie jesteś żółwiem. Wiem, nie jestem żółwiem, ale co ja tu w ogóle robię? Nie obraź się, ale nie o tego Bartka mi chodziło. Dobra, mogę już sobie iść, bo naprawdę już muszę znikać. Tak, ja też chcę, żebyś już zniknął. Ojejku, póki nie ściągnę tego pierścionka, muszę uważać, czego sobie życzę. Może jak użyję masła, uda mi się go zdjąć. O hej, masz już przygotowaną dla mnie jakąś niespodziankę na Andrzejki? Być może. Bo wiesz co, fajnie by było, jakbyś w tym dniu przebrała się na przykład za pączka. Oj tato, chciałabym, żebyś w końcu wydoroślał.
Sara, nie wiem co się dzieje, ale nie czuję się najlepiej. O nie, tata? Jakoś słabo cię widzę. Ten pierścień to jakaś katastrofa, zupełnie nie potrafi spełniać życzeń. Spokojnie, tato, zaraz to odkręcę. Byle szybko. Chciałabym, żebyś znowu był młody. Czemu jesteś taka wielka? Nie no, nie wytrzymam. Wcale nie powiedziałam, że chcę, żebyś był dzieckiem. Chcę, żebyś był większy. Au! Nie no, znowu nie tak. Wow, ale teraz jesteś malutka. Dobra, chcę, żebyś był taki, jak byłeś 10 minut temu. Chyba się udało. I co, jesteś taki, jak byłeś 10 minut temu? Tak, znowu jestem głodny. Sara, natychmiast chodź do swojego pokoju. Już idę. Tak, co się stało? Widzę, że nadal nie odrobiłeś zadania z biologii. Ach, zupełnie zapomniałam. A ja jakoś pamiętałam. Pamiętam też, że miałeś zrobić wypracowanie z polskiego i powtórzyć słówka z angielskiego. Czy o czymś zapomniałam? Nie, choć czasem chciałabym, żebyś nie miała aż tak dobrej pamięci. Kim jesteś? Słucham? Gdzie ja jestem? Kim ja jestem? O nie, ten pierścień znowu wszystko zepsuł. Co to za dziwna bluzka? Dlaczego ja nic nie pamiętam? Mamo? Mamo? Jaka mamo? No, przecież jesteś moją mamą. To niemożliwe. Zupełnie nie jesteś do mnie podobna. Już wiem. Chcę, żebyś znowu wszystko pamiętała. I co, pamiętasz już wszystko? Tak, pamiętam wszystko. I bardzo mi smutno. Czemu? Pamiętam, jak zgubiłam mojego ukochanego misia, gdy miałam 2 latka. Aha. Pamiętam nawet, jak wywróciłam się na rowerze w przedszkolu. Pamiętam nawet ból w łokciu. Rany, ty naprawdę pamiętasz wszystko. I pamiętam, że nie wyłączałam komputera na strychu. Naprawdę mam już tego dość. O, hej, Saruś. Hej, dziadek, potrzebuję waszej pomocy. Wchodź, bo zimno. Okej, dziadek, gdzie jest babcia? Nie ma jej, pojechała na rehabilitację. A, to pech. Słuchaj, znalazłam na strychu pierścień prababci. No, całkiem ładny, ale nie przypominam sobie, żeby go kiedykolwiek nosiła. No i ja chyba też nie powinnam. Dlaczego? Ten pierścień jest jak puszka Pandory, a najgorsze jest to, że nie umiem go zdjąć. Oj, pokaż. Widzisz? Łatwizna. Dzięki, mam nadzieję, że teraz wszystko wróci do normy. Wiktor? Halo? Sara, nasz pies jest znowu żółwiem. Całe szczęście. Potem pogadamy, pa! Jesteś powrotem naszego pieska. Ale fajnie, wygląda na to, że już wszystko jest okej. Zaraz, mieliście psa? Ach, długa historia. Wiesz co, wezmę ten pierścień i odłożę go na miejsce. Wiesz co, chyba mamy problem, bo teraz ja nie potrafię go zdjąć. O nie, tylko nie to. Błagam, tylko nie wypowiadaj żadnych życzeń. Dlaczego nie? Trzeba mieć marzenia. Ja na przykład chciałem zawsze zostać prezydentem. No, jaki fajny garnitur. Tylko nie to. Panie prezydencie, musimy jechać. Limuzyna czeka. Limuzyna? Jaka limuzyna? Oczywiście limuzyna prezydencka. Jedziemy na spotkanie z Sejmem. Dziadek, zaczekaj! Nie zbliżaj się, młoda damo. Nie waż się śledzić prezydenta. Ale się porobiło. Zostawcie dużo łapek w górę, żeby udało się dziadkowi odebrać ten pierścień. I co? Odnalazłaś księgę z wróżbami Andrzejkowymi? Niestety nie. To niedobrze, tacie będzie smutno. Wiesz, jak lubi swoje święto. No właśnie, wiem. Orędzie prezydenta. Drodzy rodacy, jako wasz nowy prezydent pragnę wygłosić moje pierwsze orędzie. Zdecydowałem, że w przyszłym roku wydłużę wakacje o 5 miesięcy. Kochanie, dlaczego myślisz, że masz z tym coś wspólnego? Zaraz ci wszystko wytłumaczę, pożegnam się tylko z widzami. Okej, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapki w górę, żeby udało mi się odzyskać pierścień i dajcie znać, czy obchodzicie Andrzejki. Pa!
Czy ktoś mi wreszcie wyjaśni, o co chodzi? Chodź, idziemy na spacer.